Witam Państwa serdecznie w saloniku politycznym Telewizji Republika. Ten tydzień, który minął, pełen klęsk, komentować będziemy razem z Mariuszem Gierejem. Klęsk? Sukcesów, dzień dobry. Sukcesów będących klęskami Stanisław Janecki. Dzień dobry. I Tomasz Sommer. Dzień dobry. Także obecni są w studiu. Jak to nie, nie, no jak to nie klęsk? No daj spokój, no czołgają nas jak ten, zacznijmy od kar za Turów na przykład. Ale to sukces. Ale wiadomości jak odpalisz, no to... Nie. No, tym razem państwo odpalili Republikę, w związku z czym porozmawiajmy poważnie, bo sytuacja jest taka. Dostajemy polecenie zrobienia czegoś, co jest absolutnie niewykonalne. Mnie najbardziej to zastanawia. Przecież nie ma takiej opcji, żeby zamknąć kopalnię. No, zamknąć kopalnię, nawet odkrywkową, to jest rok, no może jak się bardzo sprężyć, pół roku. Więc dostajemy tytułem zabezpieczenia orzeczonego przez panią de la Puerte polecenie, że mamy zamknąć kopalnię z dnia na dzień, a potem naliczanie kar za to, że jej nie zamykamy. Przecież gdyby nawet rządził najbardziej targowicki kolaborant Unii Europejskiej, jako sobie można wyobrazić, to też by tej kopalni nie zamknął, ponieważ jest to niemożliwe, jak mówię. W związku z tym, o co chodzi? Większość polityków opozycyjnych nawet mówi, że tego się nie da zrobić, bo kopalnia to jest pół biedy przecież. Żądanie zamknięcia kopalni oznacza oczywiście zamknięcie elektrowni. No niekoniecznie, bo elektrownia może wtedy importować z sąsiedniej czeskiej albo niemieckiej. To jest to samo złoże. Jak się przekroczy tam 10 kilometrów, to już, bo to taśmami idzie, to już jest mało opłacalne. Po to powstają elektrownie przy kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego. Ale to właśnie ma być dla nas nieopłacalne. Tak, oczywiście. To taki jest zamiar. Ale pani Rosario Silva de la Puerta uznała, że polski rząd nie wskazał, że to jest jakiś kłopot lokalny, że tam ludzie nie będą mieli ogrzewania czy prądu, że kilka tysięcy miejsc pracy, że to nie było wiarygodne. Więc ona uznaje nadal, że można to jednym posunięciem rozwiązać. No i poza tym to, na co zwrócił Jacek Sariusz-Wolski, eurodeputowany, były kandydat na przewodniczącego Rady Europejskiej, że to się kłóci z paroma, czyli z dwoma artykułami 192 i 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gdzie w kwestiach energetycznych, które, czy nawet miksu, czy tego, co by dotyczyło ograniczenia funkcjonowania jakiejś części energetyki, musi się wypowiedzieć Rada Europejska, czyli na poziomie premierów, a nie jedna pani z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale oczywiście w Luksemburgu wszyscy sobie na to bimbają, ponieważ bimbają sobie już od paru lat na inne rzeczy, bo Trybunał uważa, że on daje wykładnie. I w czym jest jedyna nadzieja? Tam nie ma najmniejszych szans, bo polski rząd sondował, czy można by na zasadzie takiej miękkiej interwencji zawiesić funkcjonowanie na przykład tego wyroku, a Trybunał zostałby doprecyzowany w przepisach traktatowych. No ale nikt tam się nie godzi na zmianę traktatów, więc możliwości są zupełnie niewielkie, żeby to traktatowo zmienić, ale pojawiły się te wszystkie głosy, które zaczęły ten Trybunał traktować jako po prostu króla słońce. A przede wszystkim, co było szokiem dla większości, Michel Barnier, Francuz, który był głównym negocjatorem Brexitu ze strony Unii Europejskiej, który przepisy europejskie ma w małym palcu, który mówi, że to przecież jest niedopuszczalne, żeby Trybunał się tak zachowywał, bo jeśli to napisali niemieccy profesorowie prawa w kontekście upomnienia Komisji Europejskiej dla niemieckiego sądu konstytucyjnego, a tam Niemcy mają interes. Ale Barnier żadnego interesu nie miał, tylko tak z punktu widzenia prawno-teoretycznego sobie powiedział. Dobrze. Dziadostwo kompletne. Dziadostwo, ale to wiemy, że to jest dziadostwo. To jest nie pierwszy wypadek, że te traktaty są, sobie są, ale nie ma żadnej instancji, do której się można odwołać. Nie ma, bo no, oni, po prostu, to jest paragraf 22, dokładnie. No więc, to jest efekt tego, o czym było, co było wiadome od dawna, że po tym jak
uznano, że jednak nie jest prawdziwe hasło Nicea albo śmierć, to się tak skończy. I to było wiadomo. Okazało wtedy się właśnie prawdziwe. Nie ma Nicei, co jest? No właśnie, ale zaczyna się śmierć. I nie da się. Tak samo ale nie da się tego wszystkiego zracjonalizować. Liczy się kurs, jak w partii. Tak? Kurs jest taki, że trzeba likwidować elektrownię, czemu przyświadczył premier Morawiecki, prezes Kaczyński, minister Kurtyka. W związku z czym, jeżeli trzeba likwidować, no to jeżeli pani z Hiszpanii likwiduje jakąś kopalnię w Polsce, no to znaczy, że działa zgodnie z kursem. I blokowanie tego procesu jest przeciwko kursowi. Więc nie będzie blokowania, tylko jest działanie zgodnie z kursem. No jeżeli mamy taką linię partii, nikt temu się nie sprzeciwia, bo ja... Sprzeciwia się, no przecież data graniczna jest 2044. Nie, to teraz mówimy w jakim tym. Natomiast rzeczywiście co do ogólnego kierunku, że poza Niemcami wyłączamy energetykę opartą na spalaniu węgla. I Czechami. Czechy właściwie już takie są traktowane. Zaraz będziemy mieli rocznicę, jak premier Morawiecki to podpisał. Osobiście ręką podpisał, że tak ma być. I co więcej, mamy... jakby jasne wyliczenia, czym to będzie skutkowało. Podwyżkami, i to nie o 20%, nie o 40%, tak, tylko jest... o 200%, o 300%, o 500%. 24 lata jeszcze do nie, tej dlatego, bo... Tak samo jak w świętej pamięci Lech Kaczyński podpisał ten szajs w Brukseli właśnie, którego skutkiem jest cała jazda po nas w tej chwili Komisji Europejskiej, to też mówiono, a tam to za 7 lat wynegocjowaliśmy. No dobra, no minie tych kilka lat. Nie, ale 21 lat razie... to jest dość czasu, żeby się przystosować. Nie, teoretycznie tylko... można zbudować elektrownię, ale zostawmy... Ja tylko tak, jedno zdanie liczbowe, żebyśmy wrócili jednak bo mamy cenę emisji w tej chwili CO2 ponad 60 euro, która miała być właśnie za 20 lat. No dobrze. No i ja, tak się jakoś złożyło, panowie, że jest już teraz. No i no. Wróćmy mówią, że to jest czysty bandytyzm i trzeba z tymi handlem emisjami. Wróćmy do tych wyborów kopertowych co miesiąc, bo jakśmy wstępnie policzyli z kolegami, to ta kara dzienna jest taka, że przez miesiąc wychodzi mniej więcej te 70 milionów, czyli tyle, co wyborcy. Tak jakbyśmy co miesiąc robili wybory kopertowe. No. Panowie, troszeczkę się wzruszyłem waszym stanowiskiem. No jesteśmy tacy biedni, wszyscy nas krzywdzą, o mój Boże, cały świat przeciwko nam. Ale kto tak mówi? No wy! No nie. No ale tak. Czasem się zdarza. Nikt tak nie powie. Się zdarza. Rozumiem pana z wierzchu, ta ironia, spodem czułość podpełza ku sercu, jak to pisał poeta. Przewińmy to i powiedzmy rzeczywiście, bo przecież jest oczywiste. Dostajemy polecenie, które jest niewykonalne i karę do płacenia. I nie jest to tylko robota jednej pani de la Puerty oczywiście, bo za nią stoi Komisja Europejska, która Rafale, to klepnęła. Która się przyłączyła do czeskiej która skargi. Która się przyłączyła do czeskiej skargi, no i klepnęła wniosek o kary przecież. Tak, to się wszystko zgadza. Natomiast jeżeli popatrzymy, cofnijmy się troszeczkę wstecz. Troszeczkę. Jedno zdanie. Troszeczkę. Kary nie można nakładać z postanowienia. Z wyroku można nakładać. Nie można, wszystko można, jak się nałoży. No, wszystko można, to jak wszystko się zgadza. Nie ma się komu poskarżyć w tej. To wszystko... Można poskarżyć się, to, przepraszam. Bogu. No. To wszystko się zgadza, co w tej chwili mówię. Ale cofnijmy się troszeczkę wcześniej. Ja się cofnę do 2015-16 roku, kiedy Polska stwierdziła, że wiatraki są złe. Wygląda to trochę tak, jakbyśmy mieli przejąć te wiatraki od różnych podmiotów prywatnych, żeby państwowe mogły się na tym uwłaszczyć, ale zostawmy to. Krótko mówiąc, przez kilka lat wiatraki i OZE było złe. Potem się godzimy w negocjacjach unijnych na to, że jednak to OZE, to będziemy szli w to OZE jak w siwy dym. A następnie okazuje się, że Czesi zwracają uwagę, próbują z nami dyskutować na temat Turowa, wpadają różne dokumenty, one gdzieś tam po tych naszych ministerstwach krążą, nikt się tym kompletnie nie zajmuje. Minister Kurtyka szuka sobie w międzyczasie roboty. Przeciwnie, wszyscy się tym zajmowali właśnie, dlatego w tym jest problem, że kto był bliżej biurka, to się akurat tym zajmował. Wiatraki nie są złe, nie przeginaj, bo 10 lat temu już powstał projekt robienia farm wiatrowych na Bałtyku. Minister Kurtyka biegał i szukał sobie roboty, zamiast się zająć czymś takim drobnym jak Turów, prawda? Nasza dyplomacja nie zauważyła, że tutaj, prawda, sekują nam żywność z Czech i my to przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza. No ja się pytam, jak wygląda nasza polityka zagraniczna i wstawanie z kolan, skoro takie małe Czechy, nie mające nawet dostępu do morza, potrafią Polskę rzucić
Na kolana to mało powiedziane. Nie mają dostępu do mowy. Do wielu mórz mają. To jednak to nie Czesi nas rzucają. Znaczy Czesi w tej chwili mają pakiet kontrolny, bo teoretycznie jedynym wyjściem sytuacji jest, że Czesi muszą nam okazać łaskę i wycofać ten projekt, bo nie mają najmniejszego powodu robić. Trochę sobie żartowałem, ale panowie. Bez żartów. Oczywiście jest to wynik rozgrywek partyjnych w Czechach, problemów Babisza, który ma swoje za uszami na styku z Unią Europejską i jest to wykorzystywane, Polska jest wykorzystywana jako chłopiec do bicia w Unii Europejskiej. Ale jest to wynik naszego braku dyplomacji. Przypominam, my nie mamy nawet ambasadora w tej chwili w Czechach, bo został odwołany. Sprawa jest, Mariusz, znacznie prostsza. Czesi mają kopalnię węgla brunatnego w Niemczech. Niemcom zależy na podtrzymywaniu ich funkcjonowania, bo zasilają ich lokalne elektrownie. Sami zrobili niedawno nowe bloki na węgiel brunatny. I dlaczego pani minister sprawiedliwości Saksonii, pani Mayer, włącza się w tę sprawę, bo też ona musi sprawdzić, czy to jest zgodne z polskim prawem, czy jakby przyłącza się... A my nic nie robimy. Nie Niemcy nas biją, tylko Niemcom zależy na tej energetyce utrzymywania do czasu, aż sobie rozwiążą ten problem, więc i także na tym czeskim. Czesi zrobili jeden sprytny ruch. Mamy w Niemczech swoje kopalnie. Niemcy będą nas bronić. Szepnęli słówko pani Ursuli w Komisji Europejskiej. Aha, to czeskie, czyli nasze, niemieckie. Okej, bronimy. Znaczy, powiedzmy sobie też jasno, że to, co się stało w tym roku w Niemczech z wiatrakami, to jest najlepszy dowód, że cała ta historia, że one wygenerują prąd, jak będzie trzeba, to można to włożyć między bajki. Mamy pierwszy rok, Wiatraki są dobre, tylko wiatr nie wiał. Tak, no nie wiał, w związku z czym nie było wiatru. Wiatraki się sprawdziły, stoją sobie i tam mielą te ptaki. Podobno trzeba je jeszcze kręcić, bo one nie mogą się jak nie ma wiatru, to z prądem z tych elektrowni węglowych podgrzewa, żeby... I nagle się okazało, że w tym roku o 15% więcej prądu jest generowane z węgla, głównie brunatnego oczywiście w Niemczech. Czyli całe to bajanie, które nam wrzucano przez wiele lat, no jak tylko przestaje wiać, staje się rzeczą, krótko mówiąc, nieaktualną. Podobne problemy też są z tą fotowoltaiką, której wydajność taka prawdziwa jest naprawdę śmieszna. Stąd liczy się tak zwaną moc zainstalowaną, a nie moc rzeczywistą. Tak? Także w ogóle nie wiem, czy wiecie, że cała ta akcja z wieszaniem tych szyb na dachach to ma jeden główny cel, bo mamy pewne jakby zobowiązanie, ile tej mocy zainstalowanej zainstalujemy, no więc i ją instalujemy. A czy ona potem da tą moc rzeczywistą, to już nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Trzeba Pawła Kukiza zapytać, bo on ma na dachu. No i zwiększył w ten sposób moc zainstalowaną. I w ten sposób wypełniamy nasze zobowiązania wobec tego. A przy okazji Chińczycy produkując monokrzemy, bo to trzeba do tego z krzemu zrobić się tak zwane monokrzemy, odpyty w dwutlenku węgla wypuszczają w atmosferę. Ale u siebie. Wszyscy totalnie bimbają na to i udają, że jest... Ale płaci podatnik i człowiek w rachunku. Fajnie, wszystko fajnie. Tylko my sobie to mówimy, my sobie nawet pożartujemy. Nasz rząd to czasem pan Waszczykowski albo pan Sariusz Wolski coś powiedzą, ale to mówią po polsku do Polaków. Natomiast no tak jak Mariusz powiedział, jak czytam, że nawet tego argumentu o bezpieczeństwie, którym teraz Sariusz znalazł te artykuły, ale gdzieś tam jak chodziły te kwity od biurka do biurka i kto był przy biurku, to je brał i przerzucał dalej, nie czytając, to jak chodziły te kwity, to nawet myśmy pani Rosario de la Puerta oficjalnie nie ma wiedzy o tym, że wyłączenie elektrowni w Polsce spowoduje problemy z zaopatrzeniem w energię elektryczną, bo tego nikt z naszej strony porządnie nie napisał tego pisma, po prostu, które tam trzeba było wysłać. Podobno ono nie było takie nieporządne, tylko pani Rosario uważa, że to jej nie przekonuje. Niezależnie już od tego, bo to jest spór o jakąś jedną rzecz, prawda? Mhm. Ale jeżeli popatrzymy szerzej, to tak naprawdę Polska od czasów świętej pamięci ministra Szyszko w zasadzie w zakresie ekologii no jest ciągle w defensywie. Nie mamy żadnych propozycji w stronę Unii Europejskiej, która mogłaby dyskontować polskie przewagi
czy w zakresie recyklingu śmieci, czy energetyki, czegokolwiek. Moglibyśmy im przenieść Puszczę Białowieską gdzieś. Do Anglii, a nie, oni już są poza Unią. Ale zwróć uwagę, Staszek, że tak naprawdę to ostatnie propozycje, które były dla Polski korzystne w zakresie klimatu, wywalczył minister Szyszko w Paryżu. Bo to fachowiec był. Dokładnie. A teraz ja się pytam, gdzie ci fachowcy? Teraz dopiero widać, jaki to był fachowiec i to szanowany międzynarodowo. Jest raport na temat polskich działań związanych właśnie z energią na stronie ministra Kurtyki i to jest po prostu styk bzdur. Ja nie wiem, czy minister Kurtyka potrafi liczyć, czy... no po prostu Tomek, nic się nie zgadza, tak? Nic się nie zgadza. Ty ideologicznie się nie zgadzasz z kierunkiem OZE, ja to rozumiem. I oczywiście nie mamy w Polsce debaty na ten temat, czy to jest słusznie, bo można to wykorzystać jako element nowego protekcjonizmu w stosunku do Chin i innych państw, prawda? Bo ktoś popatrzy, ścierka, mamy ślad węglowy, nie zgadza się, nie wjedziesz z tym towarem do Unii Europejskiej, a jeszcze ślad wodny mamy. No tak, też nie bardzo. Tylko to, co w śladzie węglowym i wodnym się zgadza, zostawiamy. To się jakoś nazywa ten projekt cła, właśnie, dobrze, że o tym się mówię, B, krótko, trzy literki jakieś. Krótko mówiąc, jest to element być może jakichś przewag ekonomicznych, które może zostaną wypracowane, ale tej dyskusji nie ma. Jest to element. Przepraszam, to jest element rozpięcia Unii Europejskiej, to znaczy Unia Europejska polega na swobodzie przepływów i przepływy oczywiście są swobodne, nie ma ceł, ale są cła te ekologiczne. No, ku temu miałoby prawdopodobnie to zmierzać. Ja przepraszam, że się przerwałem po to, żeby tutaj zrobić malutką puentę. Dobrze. I akurat przerwa wypadła i za chwilę wrócimy.